Drugie miejsce za prowadzącym Tomasem Morgensternem. No i teraz ten chłopak, o którym jeszcze niedawno mówiło się, że jest znikąd, bo przecież w ubiegłym sezonie sporadycznie pojawił się właśnie na turnieju czterech skoczni, nie punktował, a w tym sezonie prezentuje no wystrzałową formę lider turnieju czterech skoczni, Tomasz Dittkar. Spokojny lot i będzie bardzo daleko, jest bardzo daleko, ależ niesamowity jest ten chłopak. No niesamowity, proszę Państwa. To jest chyba lepsza odległość niż Simona Amana. To jest, zdaje mi się, najdłuższy skok, 138,5 metra, ale on nie miał żadnych problemów przy lądowaniu. Noty 4,19,5, 1,19, prawie tyle samo dodanych punktów zawiadł, co ma Aman. Będzie przed Szwajcarem, będzie w tym momencie liderem Tomasz Dittkar. No, zrobił ogromny krok w kierunku zwycięstwa w 62. turnieju czterech skoczni. Widzieliśmy rodziców Tomasa Dittkarta przed momentem. Tata już zalał się łzami, już płacze ze szczęścia, bowiem w tej chwili tak naprawdę, proszę zobaczyć, oto obserwujący ten skok rodzice, ich wielka radość. A Tomasz Dittkart dołożył metr, no i zaraz zobaczymy, 8,94 punktu miał straty. A Simon Aman teraz plus 6,6 punktów, a więc o ile dobrze liczymy, 16 punktów w tej chwili przegrywa Simon Aman.